Witamy gości specjalnych, Gali Pawła Wolaka, Jerzego Wsiaka i Marcina Filipowskiego. Witam panowie, wiem, że Jurek, nie po raz pierwszy byłeś na gali Pawła Wolaka. Jak możesz ocenić jego występ w ringu? Jak to odbierasz, jak przeżywasz i jak oceniasz dzisiejsze jego dokonania ringowe? Trudna walka, to nie była łatwa walka i to jest plus, że nie jest to taka papierowa starcie, czyli że ktoś wchodzi, bo robimy galę, bo robimy pokaz. Z tego co rozmawiałem tutaj z teamem, z ludźmi od teamu Pawła, to wyszukiwanie, są tacy partnerzy, żeby się Paweł uczył, że przed Pawłem to jest dopiero początek kariery, on jeszcze musi stoczyć kilkanaście walk, żeby wejść naprawdę ten zawodowy rynek, więc walka trudna, może nie była taka błyskotliwa, ale te błyskotliwe walki zdarzają się bardzo rzadko i często właśnie są wynikiem nierównego partnerstwa. Tutaj trzeba po prostu stoczyć 10 żmudnych rund, trzeba to przeorać, wygrał jednogłośnie, wygrał sprawiedliwie, nie było żadnych, myślę, sprzeciwów ze strony przeciwnika, czyli jakby stoczył dobrą walkę. Z tego co też słyszałem, przeciwnik 7 razy startował o Mistrzostwo Świata, czyli jeszcze raz podkreślam, to nie był zawodnik wymyślony tylko po to, żeby ta gala była po stronie Pawła, tylko trzeba na to ciężko bardzo pracować. Duży plus Pawła jest taki, że on jednak walczy, czy jakby trenuje w Ameryce. To jest ten rynek numer jeden, jeżeli chodzi o boks. I tak naprawdę, jeżeli ktoś tam się uczy, to może szybciej zdobywać te mistrzowskie, później już punkty, ponieważ widzimy to po polskich bokserach, którzy wjeżdżają do Stanów i ich później kariery są bardzo różne. Albo za szybkie, albo gdzieś tam tracą, gdzieś nie mogą podołać na tym rynku. Paweł tam walczy, Paweł się tam uczy. Myślę, że to jest kolejna walka dla Pawła bardzo dobra. Teraz te wnioski... Dedykowana orkiestrze, to jest oprócz tego... Specjalnie. To jest niesamowite, ponieważ ja się dowiedziałem od Bubla, bo tak go nazywamy. Jest to człowiek, który prowadzi radio 960, dobrze mówię? 910. Zawsze to mylę, ale mówię 910, ale mamy co piątek łączę się z nim. Ja mam gadułę w tym radiu, także... Ciężko się odezwać w ogóle, przerwa. Czyli mówię o tym, co u nas słychać. I wtedy pamiętam, że kiedyś Bubel mi powiedział, jest człowiek, który walczy i bokser, dobrze zapowiadający się i ma nasze serduszko na spodenkach. Zaczęła się rozmowa. Super. Potem poznałem Pawła. Było pytanie, czy się zgadza. Oczywiście się zgadzam. Paweł jest człowiekiem mądrym. To jest człowiek, który skończył studia. Byliśmy na jego gali sportu na walce w Nowym Jorku. Powiedziałbym tak, że ta walka dzisiaj miała bardzo taki dżentelmeński przebieg także wśród publiczności. Tam było troszeczkę inaczej, było bardzo dużo Polaków, bardzo mu kibicowali, ale tu była bardzo dżentelmeńska, dobra walka i jest to duża przyjemność, że ten człowiek wie, co to jest wielka orkiestra, robi to od siebie, ja go nie muszę namawiać. Był na przystanku Woodstock, wtedy była też wielka przyjemność, żeby kilkaset tysięcy ludzi pod sceną. Ja powiedziałem, to jest Paweł Wolak, boksuje, ale mało, że boksuje, to boksuje, ma nasz symbol wielkiej orkiestry, był bardzo speszony. Boksuje z głową, był bardzo speszony, pomachał nam wszystkim i myśmy się bardzo cieszyli, że jest. Jeszcze raz mówię, tutaj przyszłość przed Pawłem. To jest ciężka praca, ciężka charuwa przed tą walką. Widzieliśmy walkę wadze ciężkiej, która była właśnie złą walką, bo przecież przeciwnik był o wagę niższy. I tak jak później była tutaj rozmowa, narzekał, że on nie lubi przeciwnika, który jest szybki, który go wybija z rytmu. On by wolał, żeby przed nim stanął 150-kilogramowy klocek i on wtedy wie, że walczy. I tak to powinno być. To była zła walka, zły pokaz. Jeżeli chodzi o tutaj przeciwnika Pawła, no facet żyleta, no jednak wyszedł, było widać, że to jest dobrze zbudowany, nie jest to żaden taki przeciwnik wymyślony. I 10 rund ciężkiej pracy. Marcin, ty byłeś na większości walk Pawła, jesteś w zasadzie osobą, która jego karierę zna najlepiej, jesteś bardzo blisko niego. Powiedz mi, jak oceniasz dzisiejszy pojedynek, gdyby się porównać ten ciężki rok, bo Paweł stoczył w tym roku przedtem sześć ciężkich pojedynków. Jak byś ocenił w kontekście tych wcześniejszych, ten dzisiejszy występ? W jakich kategoriach byś to odbierał? Sportowych czy bardziej emocjonalnych? Sportowych i emocjonalnych zarazem. Przede wszystkim moja uwaga, największa uwaga i takie zażalenie. Tu od razu dwa paluszki do góry. Przepraszam bardzo, na takich ringach nie toczy się pojedynków bokserskich. Nie nadają się tego typu ringi do pięściarskich pojedynków. Do K1 zgodzę się. Centralny baner, za dużo reklam, bardzo ślizgi. Ja znam Pawła, tak jak powiedziałeś, podkreśliłeś, widziałem go nie raz, nie dwa.
on nie mógł dokończyć przeciwnika. On miał kilka pięknych akcji, ale nie miał tego ciosu. Ten cios był za słaby, a cios idzie z nóg. Te nogi, które nie mają stabilności, kiedy nie mogą wypracować, kiedy nie mogą odbić się od ringu, jest coś nie tak. Zobaczyłem w trzeciej rundzie, że Paweł już zgłasza, że jest za ślizgo. Ile razy był wycierany ring dzisiaj? To było mistrzostwo świata w wycieraniu ringu, moi drodzy. To jest moja ocena bardzo od serca, od umysłu i od tego, co widziałem. Bardzo narzekam na ring. Paweł mógłby skończyć szybciej o wiele walkę przed czasem. Była bardzo dobra siódma runda, było kilka dobrych końcówek, ale jeśli chodzi o sytuację centralnego w środku ringu, tam nie było w ogóle akcji. Potykał się, ślizgał się przeciwnik, to było dosłownie coś a la boks na lodzie. Boks na lodzie. To jest pierwsza uwaga. Szkoda, że nie było przed czasem. Wiele uwag na pewno Paweł wysłucha ode mnie, co robił źle. Oprócz tego, że rzeczywiście usprawiedliwiam go, bo mogę go usprawiedliwiać za to, że ring był za ślizgi. Ring był zdecydowanie za ślizgi, ale pewne błędy popełnił. Za dużo przyjął, nie było lewej ręki. Oczywiście dał z siebie wszystko. To jest chłopak, który daje z siebie wszystko. Ja myślę, że dla polskich kibiców była to niezła lekcja dobrego światowego boksu, bo oglądaliśmy wiele pojedynków poprzednio, które nie były tak emocjonujące i wcale nie zależało nam na tym, żeby to wyglądało tak źle. Chłopcy wygrywali, ale nie było tej akcji. Tutaj ta akcja toczy się zawsze. Tego typu bokserem jest pięściarzem Paweł Wolak, gdzie no, często płynie krew, ale daje z siebie wszystko, robi wszystko, żeby zadowolić kibiców. Myślę, że dzisiaj zadowolił wszystkich, którzy nie doceniali go jeszcze. A tak naprawdę, jeśli poprawi kilka rzeczy, jeśli poprawi swoją lewą, jeśli ten jab będzie jego szybszy, sprytniejszy, mniej będzie przyjmował, to ma szansę. Ten chłopak ma szansę. Od razu była wyprowadzona lewa. Tam było, mnie się wydawało, że to w ogóle z sekundantów tam było. Za cicho było. Tutaj w ringu. Mnie się wydaje, że pewnie właśnie bardziej, to ty tam krzyczałeś. Załatw go. Także tutaj byłeś obok mnie. To, co ja jestem przyzwyczajony, tak jak no, patrzę jako zupełny amator na walki telewizyjne. Jurek, powinien pochwalić się teraz i wielki szacunek dla jego żony Dzidzi. Dzidzia, pozdrawiamy. Powiedz. No nie, to jest, mamy w rodzinie. No, Niedźwiecki to jest oczywiście trener Legii, były trener Legii i to jest jakby rodziny, jesteśmy bardzo związani. Mistrz olimpijski, także tutaj tradycje bardzo mocne. Wśród naszej ekipy filmowej, z którą pracuję, jest jeszcze Szczepan Witek, czyli gościec już nieżyjący, trener znowu Gwardii. I u nas się obok się często mówiło. Moja żona jeździła ciągle na zgrupowania z wujkiem Niedźwieckim, ale to były jeszcze czasy Walaska. To było zupełnie co innego. A to były takie dobre czasy, że polski boks wtedy stał naprawdę na najwyższym poziomie, ten sportowy, bo później się jednak okazywało, że z zawodowcami raczej nie mieliśmy szansy, tak jak się okazało w kolarstwie, bo to był inny, zupełnie to jest inny jakby trening i inaczej wygląda. Ale te trzy rundy olimpijskie, no Polacy jednak mieli super zapisane. Teraz niestety to jest cała historia, dlaczego ludzie boksowali, dlaczego ten sport uprawiali. Teraz myślę, że bardziej zawodowy sport, boks jest przyjęty dla ludzi, nie, że w ogóle chcą to robić, to są mi pieniądze, zawód. Jest to zupełnie inaczej niż kiedyś chłopaki, którzy tłumem szli na Legii. I też żeśmy chodzili oglądać treningi, tam była po prostu kolejka, tam była kolejka ludzi, którzy chcieli w ogóle trenować, którzy chcieli w tym brać udział. Teraz już tego nie ma. Tu mi się wydawało, że my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do, tak jak kiedyś, do trzech rund i trzeba to wszystko skwitować w trzech rundach. A tutaj, tak jak mówię, siódma, bardzo dobra runda, a później ja już patrzę, już jest dziewiąta, że to tak przeleciało, dużo takiego klejenia się, wiesz, no, przeczekania. Bo widać, że też obaj są zmęczeni, jakkolwiek Paweł kondycyjnie bardzo dobrze, okej, to wszystko sobie dawał radę i te ślizgi tutaj, no to istotnie nie powinno to robić. To było widać, że odpoczynek, jak tam sędzia rozdziela i czeka, no to jest wybicie z rytmu, no to ten, który jakby przegrywa, nabiera wtedy siły, łapie oddech, ten, który prowadzi, no to go się wybija z rytmu, więc to chyba nie było za dobrze, ale żeśmy skomentowali mecz, nie, nieźle.